Witam, nazywam się Bartek Konopka, jestem reżyserem. Tutaj w Szkole Wajdy na Studiu Prób miałem okazję przepróbować dwie sceny do swojego pierwszego filmu krótkometrażowego po szkole, Trójki do wzięcia. To było dawno temu, chyba 2006 rok. W każdym razie to było bardzo ciekawe doświadczenie, takie właściwie poprzez negatywną selekcję, dlatego że robiąc te sceny, bałem się trochę pójść na całość. Czułem gdzieś w głowie, jak chcę opowiedzieć ten film i że to powinien być taki film bardzo zdecydowany w języku, taki półdokumentalny, rafowy, szorstki, z kamerą i z inscenizacją podporządkowaną głównej bohaterce, o której film opowiada. Natomiast no, na tamtym etapie nie miałem wystarczająco dużo odwagi, żeby się na to zdecydować. I dlatego te sceny próbne, które tutaj zrobiłem, były bardzo takie zachowawcze, serialowe wręcz, nieciekawe, zwyczajne. I mimo że wtedy się na to nie zdecydowałem, brakło mi odwagi, to, że te sceny właśnie nie wyszły pod tym względem, dało mi do myślenia, że w filmie trzeba zupełnie inaczej. To znaczy w filmie muszę się jakby sam siebie przekroczyć i pokonać te swoje obawy, które mam w głowie, i zrobić ten film najbardziej radykalnie i odważnie, jak się da. Czyli pokonać też takie bariery, które często w głowie mamy, które wynikają z jakichś obaw o to, jak film zostanie odebrany. Może lepiej zrobić to zachowawczo, tak żeby ludzie zrozumieli, żeby wszystko było jasne. A to wydaje mi się, że w żadnej twórczości artystycznej nie jest dobra droga. Kominął, że późno przyszłam. Jak długo wiesz? Cztery miesiące. I co? Przez te cztery miesiące nie zasłużyłam na to, żeby wiedzieć? Co ja jestem dla ciebie? Szafka do przesuwania? Druga Zuzia? Jesteś moim dzieckiem. To pewnie jutro mam następne spotkanie. Nie. Aż mnie ktoś weźmie lub nie. Proszę. Trzy miesiące temu poznałaś Konrada. No i? Masz 16 lat, Ika. Powinnaś, nie wiem, biegać za chłopakami, przejmować się ocenami z klasówek w szkole. Dlatego mi nie powiedziałaś? Patrzyłaś i co? Nie wiem, co by to wszystko miało zrobić. Jak ty mnie w ogóle potraktowałaś? Naprawdę się starałem. Jak pojechałam wtedy przed świętami na szkolenie, byłam wtedy w szpitalu. Ale otworzyli mnie i zeszli z powrotem. Już było za późno. Powinnam ci była dać więcej czasu, ale mogłam ci dać tylko te 4 miesiące. Ale ty jesteś moją matką, nie? Powinnaś zrobić wszystko, żeby było dobrze. A nie wiem jak. No na pewno nie tak, żeby siedzieć się na sobą żalać. Tak miało być, prawda? Nie. Przestań wierzyć we wszystko lekarzom. Jesteś taka głupia i naiwna? Jak można myśleć, że... Nie wiem, może to jest pomyłka? Musisz
Pomyśl, że musisz. Co muszę? To jest zaawansowany rak. Wszystkie miejsca mam już chyba zajęte. Zaprzyjaźnimy się. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Tylko mów mi już wszystko. Dobrze? Ja też będę. No, może prawie wszystko. Dobrze. W sumie nie masz innego wyjścia. Nie, bo dobrze, wytrzymam. Będzie ci niewygodnie. Ty mi naprawdę powiedziałeś, że umrzesz? Tak. Wytrzymam. Jeszcze 2 lata, bo czasasz będziesz pełnoletnia. Kiedy otrzymasz opiekę nad maluchami? Jaką opiekę? Jak będziesz pełnoletnia, dostaniesz opiekę nad maluchami. Będziecie mogli znowu być razem. Jeśli oczywiście będziesz mogła się nimi zająć. Mamo! Halo? Cześć, mamuś. Słuchaj, nie, nic się nie stało. Tak dzwonię, posłuchaj. Mamuś, posłuchaj, bo ja się śpieszę. Powiedz, wy dzisiaj wracacie? A tata co mówi, że co? Aha, to tatuś chce zostać jeszcze, tak? A długo myślisz? Co? Płacz. No przecież nie dziecko płacze, mamo, no coś ty. Nie no, telewizor mam włączony i po prostu dzieci tam są. Możesz mi to dziecko uspokoić? Mamuś. Ale mamo! Mamuś! Specjalnie to zrobiłaś, co? No i co? Ale to, że właśnie mama dzisiaj przyjedzie. No i dobrze. No, bardzo dobrze. Pogadalibyśmy z kimś dorosłym. Chyba, że ty mi powiesz, co mam robić. A skąd ja mam wiedzieć, co ty masz zrobić? Skąd ja mam to wiedzieć? Ja dopiero studia zaczynam. Ja mam dzisiaj pierwsze kolokwium. A tu proszę, o! Rodzina! Rodzina! Wiesz, ja sobie czasami tak nawet myślałem i nawet mi się marzyło, że mieszkamy razem, że może nawet coś takiego małego z nami, ale nie, że od razu w komplecie, no! Na pstryk! Wiesz co? Co? Mógłbyś się dzisiaj zająć dziećmi? Jesteś do matki.